Co w mijającym roku udało się zmienić w Szklarskiej Porębie, a co jeszcze zostało do zrobienia? O tym opowie burmistrz miasta pod Szernicą Mirosław Graf. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program To jest temat. Panie burmistrzu, mamy i nie mamy zimy. Czy taka pogoda odbije się na finansach miasta i ludzi, którzy tam mieszkają i pracują? Na pewno. Na pewno się odbiją, tylko znaczy, no niewątpliwie, no przecież to jest miejscowość górska. No, żyjemy ze śniegu, z narciarzy, z biegaczy. Niewątpliwie, no ci ludzie, którzy przyjeżdżali, czy przyjadą, ja wierzę, że przyjadą w tak wielkiej ilości, jak byli w lecie. Ci ludzie, no na to czekają. Natomiast jeżeli nie będzie tego śniegu, no będziemy musieli szukać takich elementów w mieście, która by to zastąpiła. A co możecie zaproponować ludziom w zimę bez śniegu? Sztuczne miejsca, stoki, które mogą być naśnieżone, no ale tutaj potrzebna jest, tak jak Państwo wiecie, no i minusowe temperatury, wilgotność i tak dalej, to są takie niuanse, ale żeby naśnieżyć te trasy czy te łączki śniegiem sztucznym, to po pierwsze. Po drugie, no dalej są szlaki w naszych górach, w Karkonoszach, w Wizerach, które są elementem przyciągającym turystów, ale spokojnie, będzie śnieg. Pod koniec roku na pewno tego śniegu będzie dość. Do otwarcia sezonu w Szklarskiej Porębie, czyli w połowie stycznia, ten śnieg będzie. Będzie. I już. I nie myślmy, co robić bez śniegu, bo ten śnieg musi być. Będzie. Natomiast jak doskonale wiemy, nie chcę tu się doktoryzować, wiemy doskonale, że jednak jest coraz cieplej, te zimy są inne. Z tym no, należy jakoś żyć. Całą infrastrukturą na Polanie Jakuszyckiej zarządzać będzie osoba z Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze nie wiemy, kto to będzie. Czy to dobre jest dla miasta? Nie wiem. Że wejdzie ktoś z zewnątrz, gdzie chyba niekoniecznie będziecie mieli na to wpływ, czy on się będzie znał, czy będzie po linii. No, przyjdzie po prostu ktoś wytypowany. Ja tak daleko nie sięgam. Nie wiem, kto to będzie. Nie wiem, czy jest zawiązana już spółka, czy jest zarząd, czy jest rada nadzorcza. Tego nie wiem. Wiem na pewno, że pan Julian Gozdowski, i to jest, nie jest tajemnicą, został poproszony przez marszałka Przybylskiego do zorganizowania, zebrania grupy fachowców z różnych środowisk do przygotowania czy opracowania, raczej przygotowania, zaproponowania pewnej koncepcji, co w Jakuszycach, na planie Jakuszyckiej ma się wydarzyć i w jakim kierunku należałoby iść. Za nami Forum Nordicum. Wielu dziennikarzy z Europy i ze świata przyjechało, zobaczyło Szklarską Porębę, zobaczyło Jakuszyce, zobaczyło, jak u nas jest interesująco. Jak Szklarska Poręba na tym zyskała i co jeszcze może się wydarzyć? Wiem, że trwały rozmowy a propos tego, żeby w Szklarskiej Porębie pojawił się taki, żeby Szklarska Poręba była miejscem, w którym będą odbywały się różne badania, tak? Dla sportowców, przygotowanie. Badania? Nie? To może odpowiem na pierwszą część pytania. To Forum Nordicum dało nam, przede wszystkim pokazało tej Europie, która miała wątpliwości, albo może nieznana była Szklarska Poręba i region, pokazała potencjał. I takie było moje przesłanie, do którego zaprosiłem, nie żeby występować indywidualnie jako Szklarska Poręba, tylko zaprosiłem miasta, które tworzą ten potencjał, jak Karpacz, Harachów, Jelenia Góra, czy cały region dolnośląski. Jestem przekonany, nie, że mam wrażenie, że to nam się udało. Udało, ludzie wyjechali, dziennikarze wyjechali zadowoleni. Pokazaliśmy również Polanę Jakuszycką jako to miejsce, które zostanie jeszcze wtedy, to my tylko wiedzieliśmy, że naprawdę walczymy o tą infrastrukturę, ale pokazaliśmy miejsce, które będzie miejscem rozgrywania dużych imprez, mniejszych imprez ogólnopolskich, ale jednak na innym poziomie. I obecność tutaj przedstawicieli Międzynarodowej Federacji Narciarskiej takie dali nam, znaczy zobaczyli to i stwierdzili, że jest to miejsce, gdzie warto do niego wrócić z dużymi imprezami sportowymi.
Dzisiaj się to stało, o czym powiedzieliśmy przed kilkoma minutami. Stało się, więc tutaj jesteśmy bardzo wiarygodni, a o tym również deklarowaliśmy, że jest szansa, że pod koniec roku zostanie podpisana ta umowa, która otworzy, że tak powiem, drzwi inwestycyjne. Do Szklarskiej Poręby przyjeżdża coraz więcej turystów, nie tylko z Polski, ale także z Europy i świata, i wjeżdżają do Szklarskiej Poręby, która usytuowana jest, tak, można powiedzieć, wzdłuż jednej głównej ulicy, z korki korkami, ale to obdrapane budynki, no to woła pomstę do nieba. Czy możemy się, czy doczekamy się takich ładnych elewacji, że przejeżdżamy przez Szklarską Porębę i widzimy ładny turystyczny kurort ze swoją specyfiką, ze swoim budownictwem? Tak, no mamy od pierwszych dni, jak że tak powiem, nastałem, zresztą jestem mieszkańcem od urodzenia i budynki na samym wjeździe faktycznie, które są oklejone reklamami, są budynkami w rękach prywatnych. I postanowiłem kontaktować się z tymi ludźmi i na dzień dzisiejszy z kilkoma nawet nie ma kontaktu. Tak jak z właścicielem byłych karkonoszy, jest na stałe mieszkańcem Australii. Czy Szklarskiej Porębie potrzebny jest taki hotel pięciogwiazdkowy, taki duży? Tak jaki miał powstać przy współpracy z spółką z Rewa Invest? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Muszę powiedzieć, że parę dni temu została zakupiona działka właśnie pod budowę hotelu czterogwiazdkowego. Akurat byłem w tym czasie na urlopie i przesłali mi informację, tą w mojej ocenie radosną, więc odpowiedź na pytanie, że potrzebny jest. Że będzie budowany hotel czterogwiazdkowy. Gdzie on miałby powstać? W okolicach, właśnie naprzeciwko prawie ewentualnej inwestycji przez firmę Zrywa Invest, czyli w okolicach drogi prowadzącej do Świeradowa. Jest tam przy ulicy Dolnej, to tak to dokładnie tam umiejscowiamy. Ze Zdrojowej Invest w przyszłym tygodniu mam spotkanie z przedstawicielem, czy z prezesem wręcz, i będziemy dalej rozmawiali o tym, żeby ta inwestycja powstała w Szklarskiej Porębie. Myślę, czyli nadal wam zależy, żeby bardzo, powstała. Bardzo nam zależy. Bez względu na nasze różnice, jeżeli chodzi o procedury, czy tam różnice prawne, to jakby nie eliminuje chęci posiadania takiej jednostki, bo to są i miejsca pracy, i atrakcyjność, i alternatywa dla wczasowiczów przebywających, żeby poszli tam na basen w przypadku właśnie braku chociażby zimy przez najbliższy tydzień, bo potem będzie, to żeśmy ustalili. I będziemy starali. Myślę, że nie więcej. Tak to jest moja ocena. Nie więcej tego powinno powstać, bo Szklarska Poręba również jest miejscem pracy, które tworzą pensjonaty, pokoje gościnne, tworzą mieszkańcy. W Szklarskiej Porębie prężnie działa promocja, prężnie działa Moksial, który organizuje wiele interesujących wydarzeń. Jak wiadomo, zima to bieg Piastów. I tu nie ma się co, jakby, jeśli chodzi o imprezy, co wspierać. Czy szukacie, czy macie imprezę, która mogłaby być imprezą kulturalną? Która mogłaby przyciągać ludzi właśnie nie tylko ze względu na sport, nie tylko stawiać na sport, ale także na przykład na kulturę. Czy taką imprezą mogłaby być Trójka Górą? Tak. Ja tutaj poprosiłem wczoraj, bo mówię, jestem ostatnio w rozjazdach, poprosiłem, mimo że to wiem, jestem przed szeregiem spotkań z właścicielami bazy noclegowej, ale mam tutaj, poprosiłem referat promocji, żeby mi przypomniał, bo ustalaliśmy to niedawno. I tak jak powiedziałem, imprezy całoroczny magiczny szlak Ducha Gór. Jest to nasza duża atrakcja Szklarskiej Poręby, ale jeżeli chodzi o imprezy, Trójka Górą w lutym odbędzie się. Święto Śniegu w styczniu. To są takie większe imprezy. Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To są takie sztandarowe imprezy, które są wpisane w Szklarską Porębę już od wielu lat i mimo, powiedzmy sobie, słabej kondycji jeszcze finansowej, no staraliśmy się utrzymać te imprezy, żeby one nie wypadły, które się wcześniej wpisały w Szklarską Porębę i w kalendarz, żeby one pozostały. Także są to takie sztandarowe imprezy. Wiem, że Bieg Piastów czy Stowarzyszenie walczy o zorganizowanie w Szklarskiej Porębie jeszcze chyba sprintów o tytuł Mistrza Polski. To przeczytałem parę dni temu i chyba został przyznany, więc to jest kolejna atrakcja, która będzie zagościć w Szklarskiej Porębie. No i oczywiście 40. Bieg Piastów, wielka, jubileuszowy, wielka impreza, która na pewno echem się odbije na małe imprezy towarzyszące temu wydarzeniu. Cały czas krążymy wokół sportu, to jest jednak nieodzowne przy kurorcie górskim. Ale zejdźmy tak jeszcze do poziomu mieszkańca. Będzie
miała być fuzja ze szpitalem z Zgorzelcu, przychodni, fuzji tej nie będzie, ale jest światełko w tunelu, będzie połączenie z Izermedem, przychodni. Tu mogą być już mieszkańcy spokojni tak. O tą sferę zdrowotną? Nic tak. Już się nie wydarzy nowego? Przed wyjazdem na tygodniowy urlop, chwalę się po raz drugi albo trzeci, bo to był jedyny urlop w tym roku na razie, podpisałem umowę notarialną już, więc mówmy o tym, że to się wydarzyło. Dzisiaj o 8:30 miałem kolejne spotkanie z prezesem. Mówimy już o bardzo detalicznych elementach tej umowy. Tutaj mają mieszkańcy być spokojni, bo od 1 stycznia, od ostatniego grudnia już spółka przejmuje nasz SPZOS i ta sprawa, ja uważam ją za zakończoną. To jest dla mnie sztandarowy temat, bo sam przez tyle lat pracowałem w jednostce służby zdrowia i wiem, jaki jest ważny dla każdego obywatela. Więc tutaj zakończyliśmy sprawę pozytywnie. Jestem dumny z tego. Jesteście w trakcie realizacji projektu niwelowania białych plam, czyli podłączania mieszkańców do internetu. 50 kilka podmiotów zostanie podłączonych. Tutaj też są instytucje, są osoby prywatne. Czy to znaczy, że Szklarska Poręba będzie miała w każdym miejscu internet i będziecie już mieli kontakt ze światem? Oczywiście wszystko to mówię w cudzysłowie. Tak jest. Kurczę, ale ja pracuję od rana, ciężko, bo też miałem o 8:15 spotkanie z całą ekipą dzisiaj w tej sprawie. Więc tutaj jeden szczegół, nie wszystkie miejsca, nie wszystkie, bo okazuje się, że nie wszystkie anteny łapią te miejsca, które, no, kilka podmiotów, myślę, że w skali miasta kilkadziesiąt podmiotów nie będzie podłączony, ale zapytałem dzisiaj odpowiedzialnych ludzi, czy tam na drodze, czy są możliwości rozwojowe na przestrzeni kolejnych lat, żeby tych, którzy bardzo potrzebują, można było podłączyć z kolejnych środków, z kolejnych programów, jest taka możliwość, więc może za kilka lat powiemy, że wszyscy mają taką możliwość. Dzisiaj zdecydowanie większość. Jest to w granicach kilku milionów złotych. Czy zdążycie z terminem? Jest. Tak. Tak, też o to zapytałem, to jest sakramentalne pytanie, musimy do końca roku. I tutaj nie ma zagrożenia. Jesteśmy już naprawdę na finiszu. Jeszcze... Czyli może pan odetchnąć z ulgą, nie trzeba będzie zwracać tych środków, więc... Absolutnie, kolejny sukces. Kolejny sukces, nie, no same sukcesy. Jak się panu rządzi, to na koniec zapytam, bo rok minął, spotykamy się po roku w naszym studio i jak się panu rządzi? Podobno ciężko. Rządzi to jest złe. Ja zawsze bałem się takiego. Ja pracuję. Ja pracuję i to nie jest demagogia. Pracuję na rzecz mieszkańców i dlatego jest to trudne, bo ciężko. Bo zarządzanie. Ciężko rządzenie, porozumieć się z radą? Nie, absolutnie nie to chciałem powiedzieć. Rządzenie jest prostą chyba rzeczą. Nigdy, ja nie wiem, mówię chyba, dlatego, bo ja nigdy nie rządziłem. Ja staram się zarządzać, pomagać ludziom i to jest trudne, bo ciężko rozwiązywać problemy naprawdę i przyziemne, kompromisowe, które miałyby zadawalać czy spełniać oczekiwania bardzo dużej rzeszy mieszkańców czy petentów. Więc tego rodzaju rozwiązania, one dlatego są uciążliwe. Ale no, wiedziałem, co biorę. To tak jak w sporcie. No, jeżeli chcę być mistrzem świata w biegach narciarskich, to muszę ciężko pracować. Jeżeli chcę biegać na końcu, to wtedy można odpuszczać treningi. Zarządzanie taką gminą, gdzie tych tematów, tych wypadkowych jest strasznie dużo, jest to kłopotliwe, ale jestem młodym człowiekiem, daję sobie chyba na razie radę, mimo jeszcze kilka lat przed panem. Jak Bóg da, to tak. Natomiast myślę, że następne lata, no poprawiamy stan finansów miasta w doskonały sposób. No, poprostowaliśmy i to nie mówię dlatego, żeby się skarżyć. Poprawiliśmy sytuację trochę tych zakładów miejskich, nie wiem czy najlepiej, może w przyszłym roku poprawimy to jeszcze lepiej, ale staraliśmy się, tak jak mówię, staraliśmy się poprawiając pewne zaszłości, nie zapominać o pracownikach, czyli o ludziach, mieszkańcach. To nie jest restrukturyzacja, to zwykle się kojarzy ludziom ze zwalnianiem ludzi, ale ci ludzie to są mieszkańcy, więc trzeba to tak robić, żeby jednak spróbować namówić tych ludzi i zarządzających do współpracy i wtedy dopiero bilansowanie się danej jednostki, tak samo Urzędu Miejskiego. I tego rodzaju negocjacje chyba w tej kwestii daje sobie radę, bo tak jak ten, już na koniec, tak jak powiedzieliśmy o Jakuszycach, powiedzieliśmy o SPZOZie,
powiedzieliśmy o MZG lu czy Urzędzie Miasta. Takich tematów jest pewnie więcej. Pełno i też nie było tam, powiem w cudzysłowie, krwi. A dało się to jakoś zarządzać i te bilanse, i te sprawy finansowe podopinać. Także jest coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.